Hejka, moi drodzy, z tej strony DSEO. Witam Was w kolejnym odcinku naszej serii do Final Fantasy VIII. Słuchajcie, odnalazłam miejsce, ogród w zasadzie, trawia, gdzie wychowywała się, słuchajcie, Selfie. Stamtąd ona pochodzi. Także, moi drodzy, idziemy na miejsce. Nie za dobrze to wygląda. No, niestety nie. Selfie. Strzał był celny. No niestety był. Trawia naprawdę jest bardzo zniszczona. Rany jak mnie to wkurza. Patrzcie, co tam się dzieje w środku. Musimy się tam dostać. Wchodzę tam. Bądź ostrożna. Ty nie życzy jej bycia ostrożną, tylko po prostu idziemy za nią. Nawet nie ma o czym mówić. Zobaczcie, co tu się stało. Naprawdę wygląda to bardzo źle. Widzieliście gdzieś Selfie? Szukamy Selfie. Tak, pobiegła przodem. Czy mogą tu panoszyć się jakieś potwory? No dalej, Squall, chodźmy ją wesprzeć. No tego nie wiemy, bo zawsze potwory gdzieś mogą być, prawda? Także idziemy za nią. Draw. To tak, zobaczcie, są jakieś osoby, które zdecydowały, znaczy no, które tutaj przeżyły, tak? To wy opiekujecie się Selfie? Coś w tym rodzaju. Selfie jest dla nas bardzo pomocna. A co jej jest? Przyjaciółka Selfie, co się stało? To wcale nie jest w stylu Squalla. O Boże. Powiedzieć coś miłego, słuchajcie. Ona jest nienormalna. Po rozmowie z niej jestem bardziej radosna. Selfie, powiedz coś. Z tyłu ogrodu powinno być boisko do kosza. Czekajcie tam na mnie, ok? Chcę nadrobić zaległości z moimi przyjaciółmi. Pożądaj się, my się tu rozejrzymy. Pogadajmy z tym panem. Młodzieńcze, powtórz, jakie jest twoje imię i numer. Podarowałeś coś dla swojej akademii, ogrodu Trabia? To po co to wszystko? By pomóc odbudować to miejsce. Zobaczmy, dałeś już choćby datek na rzecz funduszu Trabi? To dostaniesz piątkę. Okej. O wow, zobaczcie. Cmentarz. O, magazyn jakiś. Znalazłeś stary egzemplarz Świrów z Timber. Skończyłeś go czytać. Okej. Cmentarz, punkt czerpania zombie dla tych, którzy polegli. No, tych osób było bardzo wiele. Dobrze, musimy iść w takim razie w drugą mańkę. Tędy nie przejdziemy. Czy coś jeszcze możemy? Daga, teraz możemy Rinoi dać. Squall ma już pełno. W gaciach. O, zobaczcie, mamy rannych. Wwieźliśmy stąd rannych samochodem. Ja nie jestem ranny. A, okej. No to patrzcie, nie mają domów w takich, nie wiem, garażach. Mieszkają, w ogóle miałam identyczny chlebak, taki zielony. Identyk, on wygląda jakby żył w chlebaku. Po prostu jestem chory, jestem wyczerpany ciągłą opieką nad rannymi. Ten, król Thornberry. O właśnie, o tym GF-ie, o którym wspominałam, którego trzeba będzie zdobyć. Zdobądź go, przywoływanie GF-a, bła. No, będę musiała to zrobić jakoś poza nagraniami. Nawet nie wiem, czy nie po tym odcinku. Pomyślimy. Oj, mamy nawet save'a, ale zaraz zasejwujemy. Najpierw może pogadajmy. Okej, chodźmy policzyć nasze jedzenie i dzienne dostawy. Kalkulator też jest zepsuty, więc musimy być bardzo ostrożni. Patrz, pod gruzami znalazłam starą książkę. Może jest tu coś napisane o ukrytym skarbie, na przykład liczba kroków od posągu Gargulca, coś takiego. Zostaw to mnie, uruchomię to w mgnieniu oka. Jesteśmy oddziałem technicznym.
Hej, a wy kim jesteście? Jesteśmy oddziałem o technicznym ogrodu Trabia. Jesteśmy podzieleni na różne oddziały, aby wykorzystywać wszystkie nasze umiejętności. Ojej. Czy coś zepsuliśmy? O, to działa. Ło, chyba tak. Ostrzeżenie. Bank danych personalnych. Wpisz swój numer ID. I znowu nie działa. To chyba jednak nie działa, słuchajcie, bo to się wyłącza. No nie pomożemy im, bo nie jesteśmy raczej tutaj specjalistami. Dobrze, zapiszmy to sobie. Troszkę znowu tam podrasowałam nasze postaci. Tak tylko troszkę. Ale tak tyci, tyci. Ale zobaczcie na HP Rinoi. Widzicie to? 8000. Hit. Nie mam pytań. Selfie. Przepraszam, selfie, wybaczysz nam? Czemu? Czemu przepraszacie? Ten miś, którego mi dałaś, nie mogłem go uratować. Słyszałam, że płacze. Jest samotne. Mój miś jest o wiele silniejszy, niż wam się wydaje. Tak długo, jak nic wam nie jest, pan miś się bardzo cieszy. Hej, słyszę go. Pan miś ukradkiem was obserwuje. Nie bądźcie więc ciągle smutni, czy też niegrzeczni. Pamiętajcie, pan miś na was patrzy. No dobrze, a obiecuję, że będę grzeczna. Powiem panu misiowi, że nie będę już płakać. Dzięki, selfie. Przepraszam, będę za sekundę. Czekajcie na boisku do kosza, ok? No słuchajcie, czeka nas tam pewna retrospekcja. Bardzo ciekawa retrospekcja, bardzo dużo też wyjaśniająca w całej serii uniwersum tego finala ósemki. Także no skupcie się, bo zaraz zaczynamy naprawdę fajowską retrospekcję. Dużo wyjaśni, ale będzie jeszcze więcej pytań. Jak to w takich seriach? Piłka się nam potoczyła. To ostatnia piłka, o nie. No ale ja widzę tutaj piłkę. Patrzcie tą rakietę. Rany, chciałbym, żeby widział Wydział Ogrodu bardziej, był bardziej rzetelny. Czego oni oczekują od Komitetu Studenckiego w takich warunkach? No ja tego nie wiem, moja droga. Czar aura. Czar aura? O, wow! Dlaczego nie może pobrać aury? To daj Zelowi, ale dlaczego nie mogę pobrać aury? Pokażcie to. Aha, bo ja już mam... A nie mam już miejsca. Nie, 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 to my musimy czar aury pobrać koniecznie. Jak to zrobić, jak przemieniało się? Jak się przemieniało łączność? Wymień. No właśnie, pomaga na użycie limitu. Aura jest nam cholernie potrzebna dla Squala. Wymień aurę ze Squalem, tak. Na co? Może być na, nie wiem, Quake. Reflect, Silence, Berserk, Confuse. Niech będzie na Quake. A pokaż mi, Zel, co ty tu miałeś w magii? Nie miałeś Quake'a, dobra, okej. A Squall? Hmm.
jeszcze chciałabym dać Death. Jeszcze chciałabym jedną rzecz. Widziałam, że Zel ma chyba Death. Albo mi się wydaje właśnie Death. Nie mogę tego zabrać. No to do dupy. A od... Czy ona ma death? Nie ma. On ma atak w def. Dobra. Zostawiamy to w takim razie. Najważniejsze, że mamy aurę. Ja bym jeszcze wyszła i wróciła z powrotem. Czy da radę zabrać tego więcej? Nic tu nie ma. Okej. Okay. A czy można jeszcze z tym gościem pogadać? O, da się. Przewodniczący Komitetu Studenckiego, musimy usunąć tę rakietę jak najszybciej. Już raczej nie wybuchnie, ale jeśli spadnie, może kogoś po prostu zmiażdżyć. Dokładnie. Jak tylko Selfie wróci, odjeżdżamy do tego czasu, bądźmy w pogotowiu. Wydaje się, że wróg nie wtargnął jeszcze do tego ogrodu. Może są już w drodze? Gdzie jest czarownica? Musimy ją znaleźć i... No właśnie, i... I ubić Słajta. Oho. Sorry, że musieliście czekać. Dziękuję bardzo wam wszystkim, że tu przyszliście. Głowa do góry, dobra? Dzięki. Jak będziesz walczyć z czarownicą, weź mnie za sobą, ok? Chcę wyrównać rachunki, chcę się zemścić. Czy my musimy walczyć? Nie ma innej drogi. Wiecie, bez rozlewu krwi. Jo, co to ma być? Coś cię tak z tym wypaliła. Może ktoś mądry znajdzie jakiś sposób i nie będziemy już musieli więcej walczyć. Do czego zmierzasz? Jeśli ktoś znalazłby jakiś sposób, byłoby świetnie. No właśnie, ale nikt nic nie robi, wszyscy się boją, są niespokojni. Jedyne co, to narzekają, tylko udają, że nad czymś myślą. Krytykują innych, lecz ostatecznie sami też nic nie mogą zrobić. Rinoa, po co to wszystko, tak nagle? Czego ode mnie oczekujesz? Dorastałam w ogrodzie, jestem Seed, rozumiesz? Squall? Używaj głosu do wyrażania swoich myśli, inaczej cię nie zrozumiem. Dokładnie, bo te wszystkie takie, wiecie, przeźroczyste napisy to są myśli naszego bohatera. Byłaś częścią ruchu oporu w Timber, prawda? W przeciwieństwie do innych, którzy tylko gadali, ty wzięłaś do ręki broń. A teraz mówisz coś takiego, co się z tobą stało? Ja się boję. Czasami, gdy jestem z wami wszystkimi, to czuję, że nadajemy na tych samych falach, wiecie? Lecz gdy zaczyna się walka, jest już inaczej. W każdym z was wzrasta tempo i zostają w tyle. Próbują was dogonić, ale to nie ma sensu. No zwłaszcza z twoim 8K HP. Jak daleko wszyscy zmierzacie? Nie słyszę nikogo z was. Gdy już was doganiam, zastanawiam się, czy wszyscy są cali, czy przyjmą mnie z otwartymi ramionami. Czy nikomu nic się nie stało? Czy wrócimy wszyscy razem? Gdy zaczynam tak myśleć... Rinoa, rozumiem cię. No i słuchajcie, tu się zacznie retrospekcja, także skupcie się naprawdę uważnie na tym, co się tutaj wydarzy. Kogoś może zabraknąć. Ktoś, kogo kochasz, może na twoich oczach zniknąć na zawsze. Trudno jest żyć myśląc w ten sposób. Czy to nie przypadkiem są obawy Squalla? I dlatego walczą.
Gdy byłem mały, miałem jakieś 4 lata. Byłem w sierocińcu. Tak, to jest, słuchajcie, kluczowe. Mnóstwo dzieciaków, wszystkie bez rodziców. To było w okolicach końca wojny z czarownicą. Czyli już jakaś wojna, słuchajcie, była. Więc myślę, że to było do przewidzenia. W każdym razie ja tam byłem. Jedno z tych dzieci było dla mnie kimś wyjątkowym. Irwi, chcesz zagrać? Bardzo lubiłem tę dziewczynkę i sama rozmowa z nią sprawiała mi ogromną radość. Ciekawa jestem, czy ta dziewczynka wam kogoś nie przypomina. Sefie, chcesz zagrać? Wojna. No i uwaga. Ten sierociniec był z kamienia? Zgadłaś. Stary dom z kamienia blisko oceanu, mówi Quistis. Zgadłaś. Wiedziałem o tym już przy naszym pierwszym spotkaniu. Hej, to czemu nic nie gadałeś? Właśnie, czemu nam o tym nie powiedziałeś? A wy dwie o tym zapomniałyście. Zobaczcie, mamy małą Quistis, mamy małą Selfie. Kijowo, że tylko ja o tym pamiętałem. Odważna mała Sefi i władcza mała Quisti. To przedziwaczne. To nie wszystko, moi drodzy. Zobaczcie, mamy nawet małego Zela. Hej, a pamiętacie odpalanie fajerwerków? Moi drodzy, za chwilę się okaże, że wszyscy są z tego sierocińca. Czy to nie jest dziwne? No i mamy taką retrospekcję, gramy sobie z Qualem. Przy okazji zobaczymy, czy można coś tutaj pobrać, ale myślę, że nie. Wyszliśmy stędy, ale można tędy wejść z powrotem? Można. Patrzcie. Mamy małego Squala, siostrzyczko L. Ha. Widzieliście to? Czyli jego siostrzyczka to Alone. Ale wiecie, no nie taka naprawdę siostra. Nie ma tu siostrzyczki. Matulu, gdzie ona jest? Matulu. Ciekawa jestem, słuchajcie, kto jej wychowywał. Czyli dla Squala siostrzyczką była Alone. Tak, to się wszystko ze sobą tutaj łączy, także możemy wyjść na zewnątrz. Tak jak pozostali bohaterowie. Siostrzyczko, gdzie uciekłaś? Już mnie nie lubisz? Squall skomentował, co za żałosny widok. To nie jest żałosny widok. To jest widok tęskniącego dziecka. Za kimś, kogo kochał. To jest... Tak. Ocean, latarnia morska. Odpaliliśmy fajerwerki. Yo. Patrzcie. Dzieci nie mogą bawić się zapałkami. Patrzcie, Zel, jaki, słuchajcie, tutaj dorosły się znalazł. Powiem o wszystkim. Zel, to Beksa, wracaj do łóżka. Jeśli to pamiętam, to oznacza, że też tu byłem. Wszyscy mamy wielki problem. Słuchajcie, wszyscy tu byli oprócz Rinoi. Rinoa, jak wiemy, jest córką tego... Boże, kim on tam był? Ja już nie pamiętam, jakie on miał stanowisko, ale z tego całego, z tej armii. W każdym bądź razie była mowa o tym, że on jakby ma z tą pianistką Rinoę, prawda? Tak mogliśmy oczywiście spekulować. Tylko co z moimi rodzicami w Balamp? Właśnie, no bo Zel ma rodziców, ale to byli jego adoptowani, dokładnie. Dinczowie z Balamp musieli cię adoptować. Tak, prawdopodobnie tak. Ja byłam tutaj. Jo, nie chcę, przestań, Matulu, ratuj.
Patrzcie. Mamy nawet Seifera, Zelto Bexa. Wszystkich można rozpoznać po włoskach. Kto to jest? Seifer, przestań mnie drażnić. O mój Boże. Seifer, mój śmiertelny wróg. O, on też tu był. No i? Seifer, Seifer to zawsze Seifer. Zel, wiecznie płaczący i wrzeszczący. Sorry, nie pamiętam cię. Quistis, myślę, że trudno ci się było nami zająć. No bo ona była najstarsza. Selfie, zawsze pełna energii. Seifer też tam był. Z wyjątkiem Rinoi. Wszyscy tam byliśmy. Hej, to oznacza, że... Tak. Ja też tam byłem. Ja. Siostrzyczko. Zawsze czekałem na powrót siostrzyczki. W cudzysłowie dali siostrzyczki. Jestem całkiem sam. Ale zrobię wszystko, co się da. Tylko pytanie, mojej drodzy, co się wydarzyło, że Elon była w sierocińcu, żeby sobie poradzić bez ciebie. Sam o siebie zadbam. Bo Elon miała, prawda, swoją opiekunkę tam przy wujku Lagunie. To się wcale nie udało. Siostrzyczko El. Elon, więc to Elon była siostrzyczką. Była trochę starsza od nas i wszyscy nazywaliśmy ją siostrzyczką. Quistis, Zell, Selfie, Irwin, Seifer, Elon i ja sam. Tak, nie wiem, co to wszystko znaczy, ale na pewno byliśmy tam razem. Czyli to Elon jest siostrzyczką. To ona nas wysyła do czasów Laguny. Powiedziała, że chciała zmienić przeszłość. Nie wiem czemu. No właśnie, pewnie w przeszłości jest tego przyczyna. Zapewne nie jest zbyt zadowolona z teraźniejszości. Jeśli to jest powód, to zdecydowanie jestem za tym, by jej pomóc. Przecież ona jest częścią naszego sierocińcowego gangu. Tak, a nawet nie zapamiętałeś, kim była. Hej, Selfie, to się też ciebie tyczy. Dokładnie. Dlaczego chcesz wyjść? Porozmawiajmy jeszcze. Ja nie chcę wyjść, chciałam pogadać. To Elon była siostrzyczką, czy tak? Każdy z nas lubił siostrzyczkę, ale ty, Squall, chciałeś mieć ją na własność. Masz świetną pamięć. To naprawdę dziwne. Raczej nie byłem adoptowany z powodu tego, jakim jestem. Zapewne z Seiferem było to samo. Obaj musieliśmy trafić do ogrodu, mając po około 5 lat. Nawet jeśli tak, to on nigdy nie wspominał nic o dorastaniu w sierocińcu. Mnie też nic nie przypominało, kiedy go widziałem. Nie sądzisz, że to dziwne? To cholernie dziwne. No właśnie, czemu wszyscy nic nie pamiętali? W moim przypadku miałam mnóstwo zabawy po przyjeździe do Trabi. To pewnie dlatego zapomniałam o moim dzieciństwie, tak myślę. Ale nie wiem, co się stało z wami. To bardzo dziwne, że zapomnieliście. Ja pamiętam, tak, teraz pamiętam. W moim domu nie działo się zbyt dobrze, więc przybyłam do ogrodu w wieku 10 lat. Wtedy po raz pierwszy zauważyłam Seifera i Squalla. Seifer i Squall walczyli od zawsze. Prawda, a Quistis zawsze nas rozdzielała. Tak, właśnie tak. Seifer był dzieckiem, które zawsze chciało być w centrum uwagi, ale Squall ciągle go ignorował i czasem kończyło się to walką. Squall zawsze przyjmował wezwania, chociaż mógł spokojnie tego nie robić. Powinien go wtedy ignorować, ale Squall ze łzami w oczach mawiał: muszę poradzić sobie sam, inaczej nie zobaczę siostrzyczki. Próbowałam zastąpić siostrzyczkę, to znaczy Elon. Próbowałam, ale daremnie. To chyba to. Nawet gdy zostałam instruktorem, nie mogłam przestać myśleć o Squallu. Wydawało mi się, że byłam zakochana. Ukrywałam swe uczucia, ponieważ byłam instruktorem, a później sobie uświadomiłam, że to nie to. Zasiedziały się u mnie uczucia z dzieciństwa, gdy chciałam być starszą siostrą. No cóż. Nierozrozumiana miłość? Tak naprawdę to całkowicie się poddałam, kiedy pojawiła się Rinoa. Hej. Seifer musi być tak samo. Seifer na pewno też zapomniał o swoim dzieciństwie, ale gdy widzi Squalla, zaczyna się gotować i... I to dlatego zawsze chce walczyć ze Squallem? Czemu o tym zapomnieliśmy? Jak to w ogóle możliwe? To jest cena, jaką płacimy za używanie GF-ów. No, słuchajcie, ciekawe. GF-y dają nam swoją moc, ale robią także dla siebie miejsce w naszych mózgach. I to w miejscu, gdzie magazynowane są nasze wspomnienia? Nie.
to tylko plotka rozpowiadana przez krytyków GF-ów. Więc jeśli nadal będziemy polegać na GF-ach, nie będziemy pamiętać wielu rzeczy? Dyrektor CIT nie pozwoliłby na korzystanie z tak niebezpiecznych rzeczy. No widzicie, czyli GF mają swoje skutki uboczne. To w takim razie jak to jest, że ja pamiętam to, co reszta zapomniała? No jak? W moim przypadku do niedawna nie miałem w ogóle styczności z GF-ami. Właśnie dlatego pamiętam o wiele więcej niż wy. Selfie, a co z tobą? Z GF-ami zetknęłaś się dopiero po przyjeździe do ogrodu Balamb, czyż nie? Niby tak. Niby? Czy nie do końca? Muszę się wam do czegoś przyznać. Kiedy miałam 12 lat, wyszłam potrenować na zewnątrz. W środku pokonanego potwora znalazłam GF-a. Podłączyłam go na chwilę, tak więc już wcześniej zetknęłam się z GF-ami. Ale to naprawdę dziwne, nawet nie pamiętam nazwy tego GF-a. To musi być wina GF-ów. Co powinniśmy zrobić? No, słuchajcie, nie zrezygnujemy z GF-ów. Co powinniśmy? Nic. Co chcesz przez to powiedzieć? A co chciałbyś zrobić? Chciałbyś teraz przestać używać GF-ów? Dopóki musimy walczyć, jesteśmy zmuszeni z nich korzystać. Jeśli taka jest za to cena, muszę ją zapłacić i zrobię to z wielką chęcią. Hej, już wiem, załóżmy sobie pamiątniki. Dzięki nim będziemy sobie wszystko przypominać. Jesteś pewna, że tego chcesz? Może to nawet lepiej. Tak, jeśli zapomnę o tym, że Safer mi ciągle dokuczał, to niezbyt się tym zmartwię. Najważniejsze dla mnie to posiadać taką moc, by móc chronić moich rodziców w Balamb. Adoptowali mnie i nie mogę dopuścić do utraty takiej mocy. Hej. Pamiętacie matkę? O, słuchajcie, to jest nasz punkt kulminacyjny dzisiejszego odcinka. Ubierała się na czarno. Matka ubrana na czarno. Ona jest... Pomyślmy. Bardzo miła, długie czarne włosy, naprawdę ją uwielbiałam. Czy poznajecie matkę? Czy już wiecie, kim ona jest? Widzę pewne podobieństwo. Matka wygląda jak... Czekaj, przypomniałam sobie jej twarz i... Wygląda jak... Nie, to nie tak. Matka nazywa się Edea Kramer. Tak, moi drodzy. Czarownica Edea to ich matka, która wychowywała jej w sierocińcu, założycielka sierocińca. Matka jest czarownicą Edeą. Matka, czarownica Edea. Ale dlaczego matka? Dlaczego? Zastanawiasz się, czemu matka przejmuje kraj, zrzuca pociski i tak dalej? W tej chwili tego nie zrozumiemy, nawet jeśli będziemy o tym dużo gadać. Chyba masz rację. Posłuchajcie mnie uważnie. Seed i ogrody to pomysły matki, nieprawdaż? Nie jestem Seed, ale czuję to samo, co wy. A Seed mają przecież walczyć z czarownicą, czyż nie? Dziwne. Otóż to, gdy byłem torturowany przez Seifera, chciał wiedzieć, czym są Seed. Matka powinna to wiedzieć, prawda? Właśnie, moi drodzy, powinna to wiedzieć. Ale matka to czarownica Edea. Nie można temu zaprzeczyć. Co to wszystko ma znaczyć? Może matka czarownica Edea jakby nie ma świadomości takiej pełnej? Może nad nią jest coś jeszcze? Nie wiadomo. Squall, słuchasz nas? Tak, właśnie to wam chciałem powiedzieć. Zobaczmy. A, jasne. Już rozumiem, o co chodzi Rinoi. Rozumiem, lecz wciąż będę walczyć. Chcę żyć w zgodzie ze wszystkimi, co dla mnie coś znaczy. U was na pewno jest tak samo. Dlatego pomyślałem, że najlepiej będzie, gdy każdy będzie wiedział, że walczymy właśnie z matką. Słyszeliście wcześniej o tym? Jak życie ma nieskończone możliwości? Ale nie wierzę w to ani trochę. Irwin tutaj bardzo mi się podoba w ogóle w tym, co mówi w tych całej retrospekcji. Nie dano mi zbyt wielu ścieżek do wyboru. Czasem miałem przed sobą tylko jedną. Doszedłem tak daleko tylko dzięki wyborom, których dokonałem. I dlatego tak cenię sobie ścieżkę, którą wybrałem. Chcę pozostać wierny ścieżce, którą musiałem wybrać. A teraz wiem, że naszym przeciwnikiem jest matka, którą wszyscy bardzo kochamy. Możliwe, że używając GF-ów tracimy coś bardzo ważnego. Ale nie mam nic przeciwko. Nie przedryfowałem tu na falach losu. Jestem tu, ponieważ wybrałem, by tu być. I co ważniejsze, wszyscy razem dorastaliśmy.
lecz zostaliśmy rozdzieleni z różnych powodów. Jako dzieci nie mogliśmy działać na własną rękę. Nie było żadnych ścieżek do wyboru. Jedyne, co mogłem robić, to płakać. Lecz jakoś znów jesteśmy razem, tak jak dawniej, choć wiele się zmieniło. Nie jesteśmy już dziećmi, jesteśmy wystarczająco silni, by móc o siebie zadbać. Zdolni do własnych decyzji. Stoimy właśnie przed jedną z nich, dużą. Walczyć z matką, czy nie? Ja mówię, by walczyć, zmierzać do wspólnego celu. Przynajmniej dzięki temu będziemy dłużej razem. Właśnie, do roboty. Nie możemy przed nią uciekać do końca życia. To takie wredne. Nie mogę uwierzyć, że musimy walczyć z matką. Wiem. Lecz Zara ma rację. Nie możemy ciągle uciekać. Rinoa. Decyzja należy do ciebie. Będziemy walczyć. Myślę, że tylko tym sposobem możemy brnąć dalej. Jeśli ma to w ogóle jakiś sens, chodź z nami. Na pewno każdy z nas tego chce. Patrzcie, patrzcie. O, śnieg. Albo popiół. To dar od wróżek. A raczej śnieg, bo jesteśmy w śnieżnej krainie. Jo, chcecie odwiedzić rodziniec Adei? O, ciekawe, jak to będzie teraz wyglądać. Może znajdziemy jakąś wskazówkę. Wskazówkę, by wiedzieć, czemu matka się tak zmieniła? Prawdopodobnie musiało coś się stać w przeszłości, lecz przeszłość to przeszłość. Już jest skończona. Pomimo tego, że odkryjemy prawdę, nie zmieni to teraźniejszości. Lecz ja też chcę to zobaczyć. Nie wiem, na co się tam natkniemy, ale kierujmy się do domu Adei. I to będzie nasz, słuchajcie, kolejny cel. Na mapie. Dom Adei. Pogadajmy jeszcze z Rinoą. Sądzę, że to walczymy. Jesteście nieustraszeni. Nieustraszeni? To nie tak do końca. Jeśli myślisz za dużo, zaczynasz się gubić. Myślę, że to też, że to tego wszyscy się boją. Chciałbym, żebyśmy nigdy nie musieli walczyć. No oczywiście bierzemy ze sobą Zela. Bezwzględnie. Nic się w tej kwestii nie zmienia. To są moje ulubione postaci do walki. Trzeba będzie coś zmienić, to wtedy po prostu zmienimy. Tak, moi kochani. Ja jeszcze tylko zerknę sobie na mapę, gdzie ewentualnie mogę to zlokalizować, ale oczywiście na miejscu będę już w następnym odcinku. Wioska Shumi. Wydaje mi się, że tutaj gdzieś było. Tu, kochani. Tutaj gdzieś była na jakimś sypelku. Bo tutaj są zaznaczone jakby miejsca, w których już byliśmy. Wioska Shumi, tak. Widzicie, to są miejsca, w których byliśmy. Ja myślę, że tutaj sobie gdzieś poszukamy w tym kierunku tego sierocińca. Gdzieś to tutaj było, albo tu na tym cypelku, już nie pamiętam. W każdym razie będę szukać poza nagraniem. Ja Wam serdecznie dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną. No i kochani, do usłyszonka. Pa, pa.